Postępowanie wzorem lat poprzednich jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego. Dla pierwszoklasistów przygotowano w szkołach 2265 miejsc. Do klas pierwszych w roku szkolnym 2021-2022 przyjmowane są dzieci siedmioletnie, urodzone w 2014 roku, objęte obowiązkiem szkolnym. Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu lub na wniosek rodziców. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech wybranych przez siebie szkół podstawowych, układając własną listę preferencji. Do 17 marca rodzice muszą dostarczyć dokumenty do szkoły pierwszego wyboru. Wzorem lat ubiegłych uczniowie, którzy będą aplikować do szkół obwodowych, przyjmowani są z urzędu. Rodzice muszą jedynie dostarczyć zgłoszenie do szkoły obwodowej. Natomiast rodzice kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół innych niż obwodowe muszą wypełnić wniosek elektronicznie. W poniedziałek od godziny 8 zostanie opublikowana oferta publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021-2022. 26 marca, kiedy pojawią się listy osób zakwalifikowanych, będziemy wstępnie widzieli, jak ta rekrutacja przebiegła. Po tym terminie rodzice kandydatów, którzy brali udział w rekrutacji otwartej, będą musieli potwierdzić wolę zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. Następnie 9 kwietnia zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 7 maja.